Pracowity początek maja mieli zawodnicy Steiner Polonii Leszno. 1 i 4 maja rozegrali dwa spotkania kolejno z LKS Gołchów i Wartą Międzychód. W spotkaniu z LKS Gołchów na własnym boisku nie udało się wygrać leszczynianom. Już w 10 minucie przyjezdni trafili swojego pierwszego gola, a wynik na 2-0 podwyższyli w 38 minucie. Zaraz po zmianie stron zawodnicy LKS Gołchów pokonali bramkarza Polonii, na tablicy wyników było już 3-0. Biało-czerwonym udało się jeszcze w tym meczu trafić honorową bramkę, jednak nadal musieli uznać wyższość rywali. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1 dla LKS Gołchów. Po 6 kolejkach bez zwycięstwa Steiner Polonii Leszno udało się przełomić i biało-czerwoni wygrali z kolei z Wartą Międzychód 5-1. Wynik spotkania otworzył w 17 minucie Karol Smoła, a niecałe 10 minut później wynik na 2-0 dla Leszna podwyższył Damian Nowak. Kolejnego gola kibice mogli obserwować zaledwie minutę później, a jego autorem był Artur Krawczyk. W 37 minucie spotkania drugi raz na listę strzelców wpisał się Karol Smoła i wynik brzmiał 4-0 dla Polonii. Jedyną bramkę dla miejscowych zdobył w 64 minucie Oleksii Leman. Ostatecznie wynik spotkania na 5-1 ustanowił w doliczonym czasie gry Antoni Prałat. Dzięki wygranej z Wartą Międzychód Steiner Polonia Leszno zajmuje 9. miejsce w tabeli.